Raz, raz. Ja mam takie finansowe właściwie. Finansowy rezultat to było jakieś 2 miesiące temu. Jechałem samochodem w nocy. Druga w nocy, wiozłem w ogóle jakiegoś klienta. Taka dziwna sytuacja. I nagle patrzę, z tyłu za mną jedzie samochód ze 120 albo 150 na godzinę. Normalnie nie omija mnie, tylko widzę w lusterku, że jedzie prosto na mnie. Nie? Atakuje mnie. Tak uderzył nas mocno, żeśmy się od głową do tyłu odrzucili. Stanęliśmy z boku. No, ciekawa sytuacja, co teraz będzie. Mówi tak, no dobra, zobaczymy, co się wydarzy w tej sytuacji. Wyszliśmy, ten gościu w ogóle stanął Passatem obok, na chodniku i idzie taki napruty totalnie. I ja do niego podchodzę i mówię tak, no i co się stało? A on mówi, nie trafiłem. W ogóle w jakiś grzeb, w ogóle nie wiedział w ogóle, co się dzieje, nie? Ja mówię, ale sytuacja, zobaczmy, co się dalej wydarzy. Rozmawiam z nim, on w ogóle strasznie niska stała, 100 metrów od nas, nikt nie wysiadł z tego samochodu, bo tak jakby nikt nie widzieli, a to druga w nocy, w ogóle nic się nie dzieje, poza naszym wypadkiem. Ja z nim rozmawiam, on mi dziękuję za to, że ja nie wzywam policji. Ja mówię, ja nie mógłbym wezwać policji, ponieważ mi Chrystus przebaczył tak niesamowite grzechy, że ten twój grzech to jest nic przy tym, mówię, nie? I on zaczął, popłakał się w ogóle, zaczął go pojmować. Głosiłem temu klientowi, z którym jechałem. Jeszcze tego klienta żona przyjechała w ogóle na to zdarzenie. Po swojego klienta, nie? Bo on nie mógł dojechać. A ja cały czas się zastanawiałem, jak odzyskam pieniądze, nie? Bo nie wiedziałem, czy ma dokumenty, czy nie ma dokumentu, on w ogóle nie mógł nic znaleźć. Także akcja była taka dosyć ciekawa, ale przyjeżdża żona tego klienta i mówi, ja to bym cię wsadziła do więzienia i na niego nawija cały czas. Ja tam stoję, obserwuję to co zdarzenie w ogóle i patrzę, co się dalej wydarzy. Natomiast generalnie potem oni pojechali, ja zostałem z nim, mówię Duchu Święty, mówimy zawieź go do domu. W ogóle najlepszy numer jest taki, że ja w ogóle nie mam prawie śladu ze zderzenia, natomiast on ma do kasacji samochód cały. Czyli szkodę całkowitą dostał, bo potem z nim byłem w kontakcie. I odwiozłem go do domu, nie napisałem żadnego oświadczenia, chociaż, no bo nie dało rady w ogóle napisać, bo on dokumentów w ogóle nie miał, nic nie miał. Mówię, umawiamy się na następny dzień. Na następny dzień się umawiamy, on do mnie dzwoni, trzeźwy. Mówi, napisałem oświadczenie, wysyłał mi maila. Na tym oświadczeniu wszystko tak napisane, jak ja mu napisałem. W poniedziałek się widzimy w ogóle, ja już mówię, Duch Święty prowadzi tą sprawę, to ja w ogóle się tym nie zajmuję. W poniedziałek się widzimy, on przychodzi do mnie, jeszcze raz mi dziękuję, ja jeszcze raz głoszę Ewangelię. On jest w ogóle w szoku, przychodzi z żoną, żona normalna, fajna rodzina w ogóle, się okazuje. Poznaje się z nimi, oni oglądają moje świadectwo na Facebooku. I powiem wam tak, później wysyłam zdjęcia, robię tylko zdjęcia tego samochodu, wysyłam do PZU. Facet mi wycenia to na 5400. Ale Duch Święty mi mówi, żeby ktoś przyjechał to obejrzeć. Mówię, czy mógłby to ktoś przyjechać obejrzeć? Przyjeżdża gościu, mierzy wzdłuż, w górę, wszędzie, w ogóle gadam sobie cały czas, fajna atmosfera. Gościu to wycenia na 11800. W międzyczasie dzwonię do takiej firmy, która sprawdza, czy nie jest zaniżone ubezpieczenie. I oni mówią, jak pan będzie miał kosztorys, to proszę nam wysłać. I potem dzwonią do mnie codziennie i są ten kosztorys. Ja mówię, że jest wszystko wycenione, zapłacone. Ale dzwonię, ale wysyłam im w końcu i wyceniają jeszcze na 3800. Że 15 tysięcy dostałem z tego. Koszt naprawy jest jakieś 1500.